Firma ta nie cieszy się dobrą sławą w Polsce. Wiadomo, że jest potrzebna, ale opinia publiczna zna Puławskie Azoty przede wszystkim jako jednego z większych i groźniejszych trucicieli. O załodze, o jej kłopotach mówiono ostatni raz bodaj w 85 i 86 roku, kiedy rozeszła się wiadomość, że w Puławach są przestoje z powodu braku gazu, że temu potężnemu zakładowi grozi upadłość. Bez wątpienia na pierwszym miejscu stawiane są jednak problemy związane z ochroną środowiska. To, co było nowoczesne 20 lat temu, dzisiaj jest stare i bardzo na współczesne standardy energochłonne. Firma zatrudnia 5 tysięcy ludzi, stoi zdecydowanie lepiej niż kilka lat temu. Dużo eksportuje, ma więc spory odpis dewizowy i stopniowo przeprowadza modernizację. Oto sterownia. Przed 20 laty krzyk technicznej mody. Ale dziś sterownia to taki pulpit. Już jest. Uczą się tu obsługi, uczą się rozmawiania z nimi. Wkrótce będzie pracować. Tu wszystko trzeba robić etapami. Jest tu majątek ponad 200 miliardów złotych, więc nie stać naszej gospodarki, żebyśmy postawili obok nową technologię, jak również nie stać nas, żeby przestać dostarczać rolnikom ponad 1,5 miliona ton rocznie nawozów. 40% nawozów azotowych w Polsce to właśnie Puławy, ale Puławy to także 700 tysięcy ton węgla spalanego każdego roku. Dwa kotły w elektrociepłowni mają już nowe filtry, trzeci filtr jest instalowany, zatrzymuje ponad 94% pyłu, wydajność poprzednich 75-80%. W końcowej fazie jest także budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych. To jest saletra amonowa, pyły. To jest wszystko poniżej 5 mikronów. I jedna linia będzie miała instalowane urządzenia odpylające. Warto dodać, że będzie to największe na świecie urządzenie do wychwytywania pyłów powstających przy produkcji saletry. Pomysł jest polski, wyróżniony zresztą nagrodą państwową. Realizowany jest wespół z amerykańskimi firmami. Panie dyrektorze, ile rocznie przeznaczacie pieniędzy na odbudowę środowiska? 30% naszych wszystkich środków, jakie mamy na rozwój. W zeszłym roku wynosiło to ponad 1,5 miliarda złotych. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że się nic nie zrobiło przez te 40 parę lat, albo że się nic nie robiło, to po prostu jest to obrażenie wszystkich uczciwych ludzi. Ja pracuję ponad 35 lat uczciwie i mogę patrzeć na to, co robiłem. Natomiast ci, którzy to mówią, to chyba albo się nie splamili żadną pracą w tym okresie, niczego nie zrobili pożytecznego, albo mają bardzo złą wolę.